Mam trzy strony wprowadzenia, zaczynam czytać, proszę Państwa, teraz. A tak na poważnie, jesteśmy tutaj dzięki współpracy trzech podmiotów, którym w swoim imieniu i Kasi chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie. Pierwszy to jest Naukowe Koło Filozofów i Okcydentalistów, jeśli się nie mylę, Instytutu Filozofii w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim. Drugi podmiot to jest, tu są dwaj smutni panowie reprezentujący ten podmiot, to jest wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, które miało okazję, przyjemność, zaszczyt wydać książkę, o której będziemy dzisiaj z wami rozmawiać. I trzecim podmiotem jest miejsce, w którym tutaj jesteśmy, czyli prowadzona przez Paulinę księgarnia do dzieła. Serdecznie dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. Jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że możemy tutaj przebywać i bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim wam, że przyszliście posłuchać tego. Ja się dowiedziałem ze strony którejś tam internetowej dzisiaj, że ja mam przepytywać Kasię. Nie będę przepytywał Kasi, zadam jej tylko kilka pytań. I będziemy starali się, żeby to trwało jak najkrócej, z tego powodu, że jakby salą takich spotkań jest zawsze możliwość konwersacji z publicznością, więc jeśli będą Państwo, będziecie mieli jakiekolwiek pytania do Katarzyny po tej naszej krótkiej rozmowie, no to oczywiście bardzo na nie czekamy i tak, no właśnie. Będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, o książce, która... Oj, o to powinienem zrobić, ja się na takich rzeczach nie znam, wybaczcie mi. Będziemy rozmawiać o tej książce, którą tutaj można kupić za 44,90. To jest cena okazyjna, ponieważ książka ta zawiera autograf autorki. I już zdążyłem zauważyć, że te autografy się różnią w zależności od książki, więc jest tak to jedyny autograf. Będziemy mówić o książce wydanej właśnie przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w serii Kim jest człowiek? Książka nosi tytuł Godny pożądania stan świadomości o przyjemności jako wartości ostatecznej. Książka jest bardzo gruba, ale jest taki druk rozstrzelony i są małe strony. Byłam bardzo wdzięczna wydawnictwu za to, naprawdę, bo to się szybko czyta. No. Jeden wieczór i 100 stron. Tak, ja czytałem 3 wieczory, ale dobrze, no ja wolność tam. 600... Ale 100 stron powiedziałam. Aha. Niecałość. Jest 600 stron zajebistej lektury. Polecam wam bardzo serdecznie, bo przeczytałem. Musiałem przeczytać, nie dlatego, żebym chciał, ale dlatego, że się mieliśmy tutaj dzisiaj spotkać. Jak zwykle, kiedy książka wyszła, to ją przekartkowałem. Przeczytałem, nie wiem, kilkadziesiąt najistotniejszych, jak mi się zdawało, stron. Teraz, kiedy ustaliliśmy termin spotkania, przeczytałem całość i muszę powiedzieć, że jestem zachwycony, więc naprawdę bardzo serdecznie tę książkę polecam. Dobry jesteś dla mnie. No, naprawdę, polecam ją. I słuchajcie, od czego zacząć? Od czego zacząć? Przede wszystkim przedstawię wszystkim, którzy być może nie wszyscy z Państwa znają moją dzisiejszą rozmówczynię. To jest, ja mogę już mówić profesor. Profesor INSPE Katarzyna de Lazari Radek, filozofka, etyczka, pracująca w Instytucie, także anglistka, pracująca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, autorka rzeczonej książki, a także współautorka wraz z Peterem Singerem poświęconej Sidgwickowi, jeśli dobrze pamiętam, prawda? Książki The Point of View of the Universe, która się ukazała w 2014 albo 16, tak. 14, 2014 roku, więc w pewnym sensie rzeczywiście to, czym zajmujesz się tutaj w tej książce, to jest jakieś rozwinięcie, prawda? Tego, tak, rozwinięcie rozdziałów. Dobrze. No to przede wszystkim będziemy mówić dziś o hedonizmie, ponieważ hedonizmowi poświęcona jest książka Kasi. Hedonizm nie cieszy się dobrą reputacją. Wszyscy chyba znacie, wspominane zresztą przez ciebie w książce określenie Thomasa Carlyle'a, że jest to filozofia dla świń, prawda? Thomas Carlyle był znanym rasistą i antysemitą, to myślę, że nie musimy się przejmować specjalnie jego opiniami. I już. Ostatnie zdanie wstępu, kochani, jest
kiedy ustaliliśmy termin tego spotkania, to było ze 2 miesiące temu mniej więcej i świat dookoła nas wyglądał troszkę inaczej, bo wychodziliśmy z pandemii, panował nastrój takiego dużego optymizmu i wydawało mi się wtedy, że no, że to będzie takie krotochwilne spotkanie i pogadamy sobie o przyjemnościach i o tym, jak są ważne w życiu i co robić, żeby je znaleźć, wiesz, tak troszkę coachingowo. Uh-huh. No, ale potem się okazało to, co się okazało, jakby znaleźliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości i kontekst rozmawiania o przyjemności wydaje mi się, że w tej zupełnie innej okoliczności też się musi zmienić, prawda? Być może, przy czym przypomniało mi się, że Tatarkiewicz pisał swoją słynną książkę o szczęściu podczas II wojny światowej, prawda? Mhm. Więc jakoś tak może im trudniej, tym trzeba dyskutować właśnie o tym, do czego chcemy dążyć, nie? Okej, okay. Czyli chcemy dążyć do przyjemności, dobra, to już mamy ustalone w pierwszym, tak. W pierwszym ugdzie. Bo ja miałem takie, wiesz, zastanawiałem się o czym będziemy rozmawiać. Miałem takie, taka gdzieś myśl mi się narodziła. Jest taka piosenka Manic Street Preachers, We are all bourgeois now, nie? Że jakby nie da się być antykapitalistą już dzisiaj, bo wszyscy jesteśmy tak głęboko w tym systemie, że wszyscy jesteśmy bourgeois. I tak sobie pomyślałem, kiedy czytałem twoją książkę i kiedy potem zastanawiałem się nad tym, co przeczytałem przede wszystkim, że my teraz tak troszkę jesteśmy właśnie wszyscy niechcący chrześcijanami. Nie? Nie nominalnie, jak pewnie część z nas nominalnie jest i była od zawsze, tylko tak właśnie autentycznie. Nie? Rozumiemy, co to znaczy mieć poczucie winy. Nie? To jest taka główna cecha chrześcijańska. Nie chcę nikogo obrażać, więc przepraszam, jeśli się Państwo nie zgodzicie, to możemy to porzucić. Ale to jest taka główna cecha chrześcijaństwa. Nie? To wrodzone poczucie winy, które nam się wpaja od maleńkości. I ja to u siebie zauważyłem na przykład ostatnio. Nie? I kiedy czytałem tę książkę, to cała moja, ta powiedzmy, nie wiem, bardziej intelektualna strona przyklaskiwała twoim wnioskom, twojemu rozmowaniu, że przyjemności to jest rzeczywiście to jakaś opcja patrzenia na życie wskazana, a z drugiej strony cały czas, kiedy robię teraz coś, co sprawia mi przyjemność, to mam poczucie winy, gdzieś cały czas tlące się we mnie. I pytanie do ciebie jest oczywiście takie, nie co mam z tym zrobić, tylko jak... Tylko jak ty to widzisz właśnie? Jak widzisz szukanie przyjemności w dzisiejszym świecie? Dzięki, że o to zapytałeś na początku. No, ja pisząc tą książkę już jakby wiedziałam, że chcę trochę tą przyjemność odczarować, tak? Jak myślimy sobie o przyjemności, no to jednak najczęściej myślimy oczywiście najpierw o seksie, a później może o dobrym jedzeniu. Prawda? Nie wiem. Ty może o rowerze, no nie wiem, tak? No. Państwo sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym myślicie, ale wydaje się przynajmniej, że to słowo przyjemność to jest takie już słowo takie trochę brudne, prawda? Takie, gdzie tam jest, no, tu wstyd, czerwienie się. A ja chciałam pokazać, że jesteśmy takimi istotami, w tym przede wszystkim takimi zwierzętami, które w zasadzie odczuwają przyjemność przez większość życia. I taką stawiam tezę, że niejako cierpienie jest właśnie brakiem przyjemności. I to nawet nie jest tylko moja filozoficzna koncepcja, tylko w tej chwili mówi się o tym w neurobiologii, w neuronaukach bardzo wyraźnie, że jakby ten poziom takiej harmonii to jest poziom lekkiej górki, czyli takiego leciutkiego zadowolenia. Przy czym to zadowolenie jest tak lekkie, że my sobie nie zdajemy sprawy z niego aż do momentu, w którym coś tracimy. Prawda? Taki drobiazg, no nie wiem, nie mam mleka do kawy, tak, źle spałam w nocy, rower tam gdzieś, nie wiem, właśnie, prawda, gdzieś mnie pięta uwiera. To są te momenty, w których ja jestem wytrącona z tego takiego naturalnego stanu naszego organizmu. I od tej tezy wyszłam, więc w zasadzie to my nie szukamy przyjemności, tylko w niej jakoś żyjemy. I powiedziałabym nawet, że z takiego ewolucyjnego punktu widzenia to jest to zrozumiałe, no po to, żeby jednak to życie pchać dalej, prawda? Znaczy, żeby chcieć żyć, to my nie możemy być nawet w stanie zero, bo stan zero
nie wiem, czy jest tak, taki stan, ale raczej powinniśmy być o dziubinę zadowoleni. Więc przyjemność jest zupełnie normalną rzeczą. A to, że czasami doświadczamy takich przyjemności, które zapamiętujemy, to jest inna sprawa, tak? Czyli tak silnych, tak fantastycznych uczuć, że my o tym będziemy pamiętać całe życie czasami. Mhm. Ale powiedziałabym, że to nic dziwnego. Jesteśmy zwierzętami, które są stworzone do przyjemności. Czyli wracając do mojej metafory, rozgrzeszasz mnie, tak? No, oczywiście. Dziękuję. Państwa też. Dobra, Kaśka, to skoro zdefiniowałaś tak cierpienie, jak Augustyn definiuje zło, nie? To w takim razie jak byś zdefiniowała przyjemność? Tak najogólniej. To proponuję najpierw mały trening. Wszyscy myślą teraz o przyjemności doznanej, którą pamiętacie. Tak teraz. No dzisiaj widziałam kwitnące drzewo, pięknie pachniało. Nie mogłam się napać. Każdy myśli o swojej. Byle pomyśleć o przyjemności. Jak pomyślicie, to powinniście chociaż troszkę ją odczuć. To jak dobrze pomyślicie, tak? Jak się skupicie, to tak jest? Mniej więcej? No więc to jest to pytanie teraz, i co to było? Mhm. Dla mnie to jest uczucie, to jest pierwsza rzecz. I to jest takie uczucie, które charakteryzuje się taką naszą myślą, w momencie jego doświadczania, że to jest coś dobrego, że to jest coś wartościowego. Ja to nazywam godne pożądania, ponieważ biorę tą frazę od takiego mojego ulubionego filozofa, Henry Sidgwicka, ale można to zrozumieć inaczej, to znaczy jako właśnie coś, co dobrze jest mieć, prawda? Co dobrze jest przeżywać. Mhm. I to jest taka najprostsza definicja i jest ona zupełnie niezależna od źródła. To, co bym chciała, jakby żebyśmy zrozumieli, to, że przyjemność to nie jest dobre jedzenie i fantastyczny spacer i czytanie książki, przytulanie się do kogoś, kogo kochamy, tylko przyjemność to jest ta taka nakładka na te wszystkie rzeczy. To jedna z takich redaktorek chyba przekroju mi kiedyś podpowiedziała takie hasło lukrowanie doświadczeń. I przyjemność to jest właśnie to lukrowanie. My idziemy na spacer i czasami on nam w ogóle, że tak powiem, nie przysparza jakichś fantastycznych doznań, a czasami, owszem, czasami, nie wiem, ziemniaki są zwykłym daniem, a czasami są po prostu najsmaczniejsze w świecie. I tak dalej, prawda? Więc przyjemność to jest to właśnie, co dodaje do różnych doświadczeń i różnych naszych działań, to coś specjalnego. Mhm. Dobra. Czyli zdefiniowałaś przyjemność tak bardzo internalistycznie i subiektywistycznie w sumie, nie? To znaczy każdy z nas może poczuć to, czym jest przyjemność, nawet przez wspomnienie czegoś przyjemnego. No więc jeśli to doznanie jest tak subiektywne i jeśli najlepiej je wytłumaczyć na przykład w takiej sytuacji, w jakiej się teraz znaleźliśmy, jeśli najlepiej jest je wytłumaczyć właśnie przez taki eksperyment, jaki zaproponowałaś, to czy możemy mówić o jakimkolwiek kryterium przyjemności, które nie byłoby właśnie tylko naszym wewnętrznym odczuwaniem? Czy da się po coś takiego zaproponować? To znaczy, czym innym jest fakt, że tylko ja mogę odczuć przyjemność i tylko ja mogę osądzić, czy ją odczuwam, czy nie, prawda? Nie mogę wam powiedzieć, że przecież odczuwacie przyjemność, a wy mi na to, no nie, jednak nie, tak? Bo jesteście jedynym źródłem odpowiedzi. Natomiast samo kryterium dla mnie jest zawsze to samo, czyli przyjemność jest zawsze związana właśnie z tym pozytywnym jakby osądem sytuacji. Tylko, żeby to też zrozumieć, no bo tutaj od razu są przykłady przyjemności, które są związane właśnie z ową grzesznością, tak? Czyli
wiemy, że z jednej strony coś nam sprawia przyjemność, ale z drugiej no, nie powinniśmy tego robić. No, nie wiem, czasami jesteśmy złośliwi na przykład w stosunku do kogoś i być może powinniśmy właśnie nie czerpać radości czy przyjemności z ranienia innych. Ale wtedy, i to też wiemy z własnych doświadczeń, te uczucia, które się u nas pojawiają, są po prostu różne. Tak? Czyli z jednej strony na przykład żal, z jednej strony nie wiem, pretensja do siebie, a z drugiej owa przyjemność. No i znowu warto to rozgraniczyć. To nie jest jedna rzecz, tylko to są przedziwne emocje, różne emocje, które w nas się pojawiają, no i które dają różne rezultaty. No to cię będę dalej podprowadzał, bo no. Zadałem to pytanie dlatego, że to pewnie niektórzy o tym słyszeli, istnieje taka jednostka miary przyjemności zaproponowana przez filozofów, przez Benthama bodaj jako pierwszego, tak? Która się nazywa hedon, od oczywiście postaci mitologicznej hedony. Ja w ogóle zawsze myślałem, że to jest tylko łódzki zespół industrialny, dopiero później się dowiedziałem, że to jest grecka bogini, córka bodaj Erosa i Psyche, jeśli dobrze pamiętam, tak? To nie pamiętam. Ale to symboliczne ma fajne znaczenie. No i będę tam zaproponował coś takiego i jakby z tego, co piszesz nawet w swojej książce, wynika, że filozofowie tak troszkę jakby próbują podejmować ten wątek, prawda? I zastanawiają się nad jakimś takim rodzajem kwantyfikacji przyjemności, który właśnie mógłby nam powiedzieć, jaki jej... Bo wiesz, o co chodzi, że jest taki problem, jak ty powiedziałeś, że wszyscy to odczuwamy i nie da się żyć nie odczuwając przyjemności czy jakiegoś tam zadowolenia, no to powstaje naturalne pytanie, jakie jest to minimum, które jest potrzebne, nie? I stąd pewnie taka potrzeba kwantyfikacji, którą filozofowie próbują opracować. No i co ty o tym myślisz? Da się mierzyć przyjemność? Ja nie wiem, jakie jest minimum, ale oczywiście są filozofowie, w tym utylitaryści, tacy jak ja, którzy mówią o maksymalizacji, tak? Czyli nie wystarczy tak po prostu sobie dążyć do przyjemności, tylko to ma być to maksimum możliwe przyjemności. I w związku z tym, że ta miara zawsze jest miarą dwóch tak naprawdę, czyli wielkości przyjemności i cierpienia, tak? Czyli na tej osi naszego życia jednych powinno być jak najwięcej, a tych drugich jak najmniej. No to z samego tego faktu miary poszukujemy coś, co się da policzyć, prawda? Znaczy, co się da na tej skali umieścić. I to był taki pomysł, który chyba najpełniej w tej chwili jest realizowany przez Daniela Kahnemana, takiego psychologa amerykańskiego, który wraz tam ze swoimi współpracownikami wymyślił program na komórkę, tak? Czyli... apkę. Apkę, tak, apkę. I jak się zalogujemy na tą apkę, to parę razy dziennie dostajemy pytanie, jak się czujemy w skali, prawda, co robimy i tak dalej, i tak dalej. Ja brałam udział w tym eksperymencie ze 2 albo 3 miesiące. A powiem ci, że dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy. Byłam wtedy zupełnie młodziutką mamą. W domu siedziałam i chyba mi się nudziło. Co wyszło tam? Bo jak wiecie, jak dajecie takie odpowiedzi parę razy dziennie, to nie zdajecie sobie sprawy, jak one się kumulują. Na przykład się okazało, że na poziom mojego zadowolenia w ciągu dnia wpływa to, ile śpię. Nie mogłam ani za długo, ani za krótko. Tak? Albo na przykład okazało się, że przebywanie z moimi dziećmi nie było moim ulubioną częścią dnia. Wolałam siedzieć sobie... Wiesz, że to się sobie... nagrywa? Dzieci to już chyba wiedzą. Były malutkie i nie można było z nimi porozmawiać o niczym ciekawym. Wybaczą mi to. I tak dalej, i tak dalej. Można się sporo od siebie, o sobie dowiedzieć, ponieważ my nie pamiętamy tych rzeczy. I Kahneman to robi, właśnie jakby zbiera te informacje i później z nich coś wychodzi. Te rzeczy nam umykają, to jest też ciekawa rzecz, oczywiście dotycząca naszej
psychiki, co zapamiętujemy z przeszłości, czego nie, w jaki sposób zbieramy te informacje. Dlaczego na przykład jak cały dzień był bardzo miły, ale pod koniec, nie wiem, pokłóciliśmy się z kimś bliskim, to na przykład uznajemy, że dzień był do bani. Mhm. Wcale nie był do bani, cały dzień był super, tak? Jeździłam gdzieś, chodziłam, było fajnie, spotkałam się z kimś miłym, ale pewne wydarzenia wpływają na tą ocenę. Więc powiedziałabym, że jeżeli, że można to mierzyć, można starać się mierzyć to zadowolenie, czy tą przyjemność właśnie. Oczywiście problem jest z tym nasyceniem owej przyjemności, czyli jak wielka ona jest, tak? Taka ilościowa troszkę. No i tu no, na razie niewiele się może da zrobić, ale zwróćcie uwagę, że my sami jakoś wybieramy działania czy doświadczenia pod wpływem przeszłych doświadczeń, tak? Już mniej więcej wiemy, co nam sprawia frajdę, a co nie. Co sprawi, że nie wiem, uśmiechnę się albo ten dzień się zmieni, tak? Więc tu jednak sporo można zrobić, choć oczywiście być może jak będzie nas można tam podłączyć do komputera i sprawdzić przepływy w mózgu, to będzie lepiej. Po prostu. Kto wie. Wiesz co, troszkę to zaburzyła mi ta twoja odpowiedź, to co sobie tak mniej więcej ogólnie ustaliliśmy, o czym będziemy rozmawiać, bo pomyślałem o czymś w związku z tym, co powiedziałaś przed chwilą. Mianowicie powiedziałaś coś takiego, że kiedy w miarę jak dojrzewamy i uczymy się siebie, to uczymy się też tego, co nam sprawia przyjemność, nie? I potem łatwiej jest nam dokonywać wyborów i tak dalej. No i to jest, ja miałem taką myśl, jak czytałem twoją książkę, czy jakby twoja teoria, czy twoja koncepcja poradziłaby sobie z takim jakby uwzględnieniem, skoro przyjemności są subiektywne, skoro one są stanami mentalnymi, no uwzględnienia jednak tego kontekstu społecznego, kontekstu wychowania, tego w jaki sposób generuje się w nas pragnienie przyjemności, generuje się nawet poczucia przyjemności w nas, nie? I na przykład być może to, że po iluś miesiącach odczuwamy przyjemność zrobienia jakiejś, z wykonania jakiejś czynności, nie? To nie dlatego, że tak naprawdę to czujemy, nie? Czy że ona jest autentycznie przyjemna, tylko że w jaki sposób zostaliśmy zaindukowani, żeby to zrobić. Nie? No to jest pytanie o to, jakby, no to co, prawda? To znaczy, czy to, że ta przyjemność, na przykład zostaliśmy nauczeni właśnie tej przyjemności, prawda? A nie wiem, no nie przyszła ona do nas jakoś tak naturalnie. To ma jakieś znaczenie, czy nie? To jest często dyskusja odnośnie tak zwanych niższych i wyższych przyjemności, prawda? Znaczy to tam od Mila i to jest taka idea, że te przyjemności, wiecie, no nie wiem, ze słuchania opery, prawda, i tam czytania, no nie wiem, kogo, Markeza niech będzie, to są te lepsze przyjemności niż picie piwka i sobie, nie wiem, chodzenie na mecze piłki nożnej na przykład. To mówisz jako fanka piłki nożnej. No to oczywiście, i piwka. Więc no, Mil mówi, że te wyższe są lepsze, ale ja nie wiem za bardzo na jakiej podstawie, tak? Mi w zasadzie jest wszystko jedno, skąd ta przyjemność się bierze. Mało tego, na takim poziomie naszego tak zwanego dobrego życia, bo to jest książka w sumie, która zajmuje się naprawdę małym wyrywkiem, tak? To nie jest książka o moralności. To jest książka o dobrym życiu w zasadzie bez drugiego, tak? Czyli ja się nie muszę martwić, że nie wiem, moje przyjemności sprawiają komuś przykrość. To jest poziom moralny, oczywiście też się nim zajmuję, ale to jest troszeczkę inna dyskusja. No więc na poziomie mojego dobrego życia to mi w zasadzie jest wszystko jedno, skąd ta przyjemność, skąd ja tą przyjemność czerpię. Tak? Czy jestem oszukiwana na przykład, czy nie? No bo tu ten słynny eksperyment Nozika, prawda? Maszyna przeżyć. No, czy przyjemność, którą czerpię z tego komputera, który jest podłączony do mojej głowy, to jest coś wartościowego, czy nie? No więc ja myślę, że jest coś wartościowego, tak jak niewartościowe byłoby cierpienie.
tak? Które w takiej sytuacji bym doznawała. Znaczy, ja się z tobą zgadzam w 100%, ale to wcale nie znaczy, że ten problem, jakby to, że ograniczyłaś się w tej książce do, znowu wychodzimy zupełnie poza scenariusz, to, że w tej książce się ograniczyłaś do poziomu, jak go nazywasz, aksjologicznego, nie? Czyli jakby rozmawiasz o dobrym życiu, o przyjemności jako wartości, być może ostatecznej, wrócimy do tego, bo to jest też ciekawy wątek, nie? Czy ona jest ostateczna w sumie, czy nie? To jakby nie zamyka tej kwestii, co się dzieje poza tym pojedynczym, izolowanym podmiotem, o którym piszesz. Nie? I jakby kiedy powiedziałem o wychowaniu, to nie chodziło mi raczej o nie chodziło mi o wychowanie do, nie wiem, tam wysokich przyjemności albo niskich, prawda, i tak dalej, ale o taką bardzo dużą podatność, która pewnie jest biologicznie, ewolucyjnie łatwa do wytłumaczenia, na rozmaitego rodzaju manipulacje ideologiczne, i polityczne, i moralne, i każde inne. I jakby moje takie, no, to coś, co mnie tak może troszkę przestraszyło, kiedy myślałem o tej książce, jak ją skończyłem, że jakby ta teoria jest bezradna wobec jakby tego typu, znaczy trzeba do niej dopisać jakąś inną teorię, nie? Dla ciebie to pewnie będzie utylitaryzm, tak. Nie? Oczywiście, czyli jakby porównanie mojej przyjemności z cierpieniem tego drugiego, tak? Czyli to jest ten moment. Ale to wtedy, kiedy się zastanawiam, co powinnam uczynić, prawda? Mhm. To znaczy, jak powinnam żyć moralnie, nie ze względu na własne życie, ale ze względu na to, że ja żyję w społeczeństwie. No to wtedy tutaj ta dyskusja będzie inna i mam nadzieję, że jakoś tam bym z tego wyszła, chociaż oczywiście no są też budowane argumenty przeciwko utylitaryzmowi, no bo co, jak jednak, prawda, ci, nie wiem, Rzymianie zaznawali tyle rozkoszy z tego cierpienia tamtych ludzi na arenie, prawda, że jednak to by wyszło im plus. Co gorsza, dużo rozkoszy zaznawali także ci cierpiący, aha, prawda, i się tym chlubili, nie, więc... No nie wiem, słuchaj, nie wiem. Może po życiu mówisz, tak? Życie nie, nie, znaczy właśnie to jest cały czas jakby ten jeden aspekt, który mi nie pozwala do końca się jakby z tą teorią zgodzić, że jakby motywatorów w naszym życiu jest... A tak troszkę ta przyjemność tutaj działa u ciebie, nie? Jako taki motywator. Jest dużo więcej, nie tylko przyjemność, nie? Na przykład zobowiązanie moralne, na przykład chęć obrony ojczyzny, żeby do bieżących argumentów się odwołać, nie? Ale to, że one są, jeszcze nie oznacza, że one są sensowne. To a propos zobowiązania, no to tutaj można mnożyć przykłady, które, nie wiem, czy mamy obowiązki wobec zmarłych na przykład, prawda? Czy możemy coś dodać do dobrego życia osoby, która już nie żyje? Ja miałam taki ostatnio dylemat. Znalazłam listy swojej ciotki. Takie naprawdę ciekawe listy, zaskakujące, powiedziałabym. No i jest pytanie, czy je upublicznić, czy nie, prawda? Czy je czytać, czy nie, czy je zniszczyć na przykład. No więc to jest to pytanie w ogóle o to, co komu mogę zrobić, w jakiej sytuacji. No ale to jest trochę inna dyskusja. Ja rozumiem twój dylemat oczywiście, bo to jest pytanie w ogóle o to, czy wszystko można sprowadzić do przyjemności na końcu. Tak, czy ja zdaję sobie sprawę z tego, że wiele rzeczy oprócz przyjemności są dla nas ważne. No ale to są dwa pytania. Czy autentycznie jest coś ważne poza stanami mentalnymi naszymi? Tak, czyli czy no nie wiem, ta sprawiedliwość, wolność, wiedza, czy są wartościowe nawet wówczas, gdy, nie wiem, nie mamy do nich dostępu albo się na przykład z nich nie radujemy. Mhm. Bo wszyscy wiemy, czemu wolność jest dobra, tak? Znaczy wolność jest tym, czego chcemy, to po pierwsze, a po drugie, co właśnie no, sprawia, że ten nasz stan mentalny jest dobry, tak? To znaczy taki, jaki uznajemy za dobry. Natomiast co by było, jeżeli byśmy byli istotami wolnymi i byśmy rozpaczali, autentycznie cierpieli.
Nie wiem, no musicie jakby trochę pomóc mi odpowiedzieć na to pytanie, ale... Ale wolność... Wydaje mi się, że są lepsze przykłady, na których można pokazać tę problematyczność. Na przykład poczucie słuszności. Ono nie musi powodować zadowolenia, nie musi powodować żadnego takiego stanu mentalnego, ale który... Ale najczęściej właśnie powoduje. Prawda? Znaczy, to jest bardzo dobry przykład, bo zwróćcie uwagę, że w zasadzie nikt z nas nie myśli o sobie jako o złym człowieku. Nie, no to czasami coś złego zrobimy, ale to, że racja jest po naszej stronie, jest dużo częstsze niż coś odwrotnego, prawda? Znaczy, nie da się w zasadzie żyć w poczuciu nieposiadania racji, tak? To jest niesamowite, ale to nas charakteryzuje. No ja oczywiście też bazuję na tym, że jesteśmy w sumie do siebie podobni. W tych źródłach przyjemności, to znaczy w tych przedmiotach, które dają nam tą radość, również. No bo jesteśmy zwierzętami, które mają podobny mózg, prawda? Nawet jeżeli jesteśmy wychowywani w różnych kulturach, no to nie są to tak diametralnie różne kultury, żeby nie móc znaleźć jakichś wspólnych elementów, tak? Które by jakby tłumaczyły nasze zachowania. No tylko w ten sposób my się rozumiemy. To jest taka jedna z rzeczy, których zawsze uczę moich studentów. Jak tam pytam o to, co jest dobre, to zawsze jest odpowiedź: dla każdego dobro jest czym innym, tak? Albo dobre jest czym innym. No nie, to jest, jakby tak było, to byśmy w ogóle nie mogli żyć wspólnie, tak? Wiemy wszyscy, że dobre dla nas jest właśnie bliskość z kimś, kogo kochamy, dobre żarcie, dach nad głową, prawda? Poczucie sprawczości, no bo ta wolność jest przecież związana z poczuciem sprawczości. Poczucie sprawiedliwości, które jak tam dobrze przyjrzycie się badaniom Dewala, no to już widać i u kapucynek, i u słoni, i gdzie indziej, prawda? Więc to nas wszystkich łączy i tu mam z głowy niejako. No bo tu mogę pokazać, że żyjemy w podobny sposób, że podobne rzeczy nas zadowalają i w związku z tym na przykład tak z taką polityką społeczną, to tu powinno pójść z górki. Mogę? Mam takie pytanie, czy to trochę nas statystycznie nie uśrednia, Kasiu? No. Ja mam takie pytanie, czy taką wątpliwość na razie, jak Cię Tomek przepytuje, że wrócę do początku, że ja mam wątpliwość, czy każdy stan zadowolenia jest dobry. Bo Ty powiedziałeś, że empirycznie to w gruncie rzeczy jest wszystko jedno, nad czym my nadpisujemy to szczęście. Ograniczając się czysto do perspektywy jednostkowej, to niektórym jednostkom poczucie szczęścia da koprofilia i koprofagia w seksie. Innym poczucie szczęścia i przyjemności da biczowanie się w jakimś tam celu, czyli cierpienie. Nie nazwałabym tego cierpieniem, ale no dobra. Jeszcze innym lektura, kawa czy cokolwiek innego. To jest moje pytanie, bo to jest jednak teoria jakoś tam etyczna, jak rozumiem, i ta przyjemność jest takim stanem gdzieś, który się pojawia jako ostateczny. I czy w takim układzie, nie wiem, koprofilia i koprofagia jest tak samo dobra, czy tak samo godna pożądania, jak lektura Hegla albo przejechanie się na rowerze? No przecież nie Hegla, bo no ja Cię bardzo przepraszam, no ale nie Hegla, dobrze. Ustawiłeś chochoła. Naprawdę, no, bo ja już nie wiem, jak mam odpowiedzieć, mając taki wybór. Koprofagi i Hegla. Tak, ze względu na ten subiektywizm i indywidualizm jest to bardzo relatywistyczne mam wrażenie. Bo ja bym nie do końca uważał, że to, co każdemu sprawia przyjemność, jest tak samo dobre. Niektóre przyjemności trzeba leczyć, tak? Nie wiem, alkoholikowi picie może sprawić przyjemność. No, z uzależnieniami to jest trochę inny kłopot, ale... Pytanie, jak twoja teoria na to odpowiada, czy rzeczywiście jest tak, że musimy przyjąć, że no, wszystko jedno nad czym tą przyjemność sobie napiszemy? Więc ja rzeczywiście odpowiadam, że jest nam wszystko jedno, ale to tylko dlatego,
że tak jak Tomek zauważył, mnie interesuje dobro jednostki, prawda? Czyli jeżeli tam ten ktoś, przy czym no tu nie może być krzywda innego, to jest ten moment, prawda? Natomiast jeśli ja czerpię przyjemność z przeróżnych rzeczy i nie sprawiam cierpienia innym, to moim zdaniem mogę sobie tą przyjemność czerpać z czego chcę, nawet z czytania Hegla, tak? Jak się uprzesz. Natomiast to, o czym ty mówisz, czyli teoria etyczna, to mnie w tej książce w zasadzie nie zajmuje, bo to jest właśnie ten drugi krok, kiedy ja spotykam się z inną osobą czy inną istotą, mogę jej sprawić ból, cierpienie, przysporzyć cierpienia i w związku z tym tu moje działanie musi być no jakby oparte na tej zasadzie maksymalizacji przyjemności, minimalizacji cierpienia. Tu biorę to pod uwagę też, tak. Czyli trzeba wykroczyć poza zasadę przyjemności. No nie, bo to jest wciąż maksymalizacja przyjemności, tylko ogółu teraz. Dobra. Ja wracam do innych pytań, bo to byśmy mogli jeszcze godzinę pewnie, nie? Się zastanawiać nad tą sferą aksjologiczną i normatywną. To jest zresztą niezwykle ciekawy. Napiszmy coś razem o tym. Oczywiście. Dobrze. To ja mam takie pytanie teraz postsekularne, naszykowane. Mam naszykowane z cytatem. To jest cytat z Księgi Koheleta. Ja ten cytat przeczytam, żeby Państwo, broń Boże, nie pomyśleli, że ja znam na wyrywki Stary Testament. Kto by Cię o to posądził? Marność nad marnościami, wszyscy to znacie, nie? Marność nad marnościami, wszystko. Marność. Powiedziałem sobie, nurze, doświadczę radości i zażyję szczęścia, lecz i to jest marność. O śmiechu powiedziałem tak, szaleństwo, a o radości, cóż to ona daje? I te dość znane słowa są jakby taką chyba pierwszą starożytną krytyką przyjemności jako takiego doznania, nie? Które może usensownić życie. No i teraz cała masa filozofów, między innymi ten filozof, któremu poświęcone było ostatnie tutaj spotkanie w księgarni do dzieła, czyli Alasdair MacIntyre, diagnozują taki zwrot postsekularny, który na dobrych kilkadziesiąt lat już się przetacza przez Zachód i dosięgnął także oczywiście w ostatnich dekadach nas. Taki zwrot, który oczywiście diagnozują nie tylko konserwatyści tacy jak MacIntyre, ale także nie, progresywiści rozmaici, prawda? Tylko inaczej stawiają akcenty. Nie wiem, Rorty będzie mówił o liberalnej ironistce na przykład, dokładnie mając na myśli to samo, co mówi MacIntyre o tym, że potrzeba powrócić do jakichś takich mocnych, antycznych, chrześcijańskich wartości, żeby budować wspólnoty. I ten punkt wyjścia jest następujący, nie? Znaczy stało się coś z naszą kulturą i myślę, że wszyscy chyba zdajemy sobie z tego doskonale sprawę, nie? Niezależnie od naszych afiliacji politycznych, religijnych i tak dalej, że ten twardy grunt pod nogami nam się zaczął sypać. Nie? Nie ma jednego dawcy sensu, nie ma ostatecznego znaczenia, nie ma jakiegoś takiego uniwersalnego ideału, który można by było przynajmniej w filozofii ugruntować. Nie? Jak to, nie wiem, Locke to powiedział aż paradoksalnie bardzo dawno temu, że kiedy się usunie Boga, to się wszystko rozprzęga, nie? Wszystko się rozpieprza w drobiazgi. I teraz ja mam takie wrażenie, że taki renesans przez ostatnie kilkanaście lat, no między innymi właśnie hedonizmu i to tak właśnie prezentowanego, jak to ty teraz zrobiłaś, to jest nasza próba zapełnienia tej pustki jakimiś takimi naszymi ludzkimi małymi wartościami, nie? No i teraz oczywiście moje pytanie jest następujące, troszkę nie moje, takie troszkę z perspektywy, jakbym był MacIntyre'em, nie? Czy możemy na czymś tak słabym, z tej perspektywy filozoficznej, nie? Budować taki model, który, znowu wracamy do tego, no z tej takiej jednostkowej, egoistycznej etyki będzie w stanie nas przenieść na ten poziom normatywny, w którym mówimy o obowiązkach społecznych, moralności publicznej i tak dalej. Czy to nie jest za słabe? Czy to nie jest za słabe? Nie? Jeżeli odczuwacie cierpienie czy ból czasami, a każdy z nas to odczuwa, to wydaje mi się, że jest zło tego cierpienia, jest tak zupełnie oczywiste, że jeżeli tylko zastanowię się, że nie jestem jedna na tym świecie, ale też jest ten inny,
no to jakby moc już tego faktu jest na tyle silna, że pozwala mi zbudować przynajmniej tą pierwszą taką, no nie wiem, no zasadę, tak? Czy tą pierwszy cel. To znaczy, żeby tego bólu uniknąć, tak? Żeby temu komuś pomóc. Ja oczywiście, znaczy z moralnego punktu widzenia, to jestem obiektywistką, czyli wierzę absolutnie w istnienie obiektywnych wartości i obiektywnych norm moralnych. Żadne tutaj, wiesz, naprawdę? Postmodernizm podaży cię w ogóle, och, kysz. No to tak? Wymień kilka, jeśli one są absolutne i obiektywne i powiedz, na czym je Nie, no dąż do przyjemności, no o tym jest ta książka, tak? To znaczy ta książka, moim głównym zadaniem było wskazanie, że wartością obiektywną jest przyjemność. Albo brak cierpienia, no jak chcecie troszeczkę, prawda? Znaczy to tutaj się złoży. No ale jak wszyscy czytamy wiadomości w tej chwili, to nie wydaje mi się, żebyśmy mieli jakieś wątpliwości, co jest złe, prawda? Znaczy są sytuacje, w których jest to tak jasne, absolutnie, tak kłuje w oczy, że no, tu nawet nie ma dyskusji. Nie wiem, no może tylko filozofowie ją jeszcze podejmują tak sobie troszeczkę dla zabawy, prawda? No ale jeżeli, nie wiem, no ktoś gwałci dziecko, no to tutaj nie ma wątpliwości, co jest złe, tak? Że to cierpienie jest złe. Z drugiej strony, przepraszam bardzo, ale jeżeli ktoś uprawia, nie wiem, seks z dzbankiem na przykład albo ze szklanką, to niech sobie uprawia, bo w tym nie widzę nic złego, tak? Więc tu jakby jasność tej sytuacji wydaje mi się całkiem klarowna. I tylko dlatego, że my, jak zacząłeś, myślimy o przyjemności jako o czymś takim grzesznym, to wydaje nam się to słabe. No to jest absolutnie podstawa naszego dobrego życia. Nie ma dobrego życia bez przyjemności. Ale nie, mi chodziło o coś innego na początku. Znaczy, dlatego powiedziałem, że teraz poczułem pierwszy raz, co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem. Nie? W sensie to nie chodzi o przyjemności grzeszne. Nie? Tu chodzi o takie przekonanie, że każdy stan zadowolenia jest grzeszny w istocie. Nie chodzi o przyjemności cielesne i tak dalej. Nie? Tylko o takie poczucie, że nie zasługuje na to. Nie? Wiesz, o co chodzi? Znaczy, to nie jest to jakiś, znowu, to nie jest egzystencjalny problem, tak? Ale wiecie, o co chodzi, że jest, jak idziemy na mszę, to słyszymy księdza powtarzającego podczas liturgii kilka razy to, jak nie jesteśmy godni tego i tamtego, nie? I to jest troszkę taki stan, nie? Że ja sobie jadę pojeździć na rower, spotykam się z koleżanką na miłej rozmowie, jeszcze ludzie przychodzą nas słuchać i będą z nami rozmawiać, nie? A tam w tej chwili są zabijani ludzie, nie? A w rzeźniach w tej chwili są mordowane miliony zwierząt i tak dalej, nie? To wszystko się gdzieś tam dzieje i jakby ja się boję, o co mi chodziło, że ja się boję, że twoja filozofia, jak akcenty będą tak postawione, jak przed chwilą to zrobiliśmy, jakby ona zachęca do jednak ignorowania cierpienia. Zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi, bo wydaje mi się, że jakby ty masz rację z mojej perspektywy, to znaczy ja też tak myślę, powiedzmy w ten sposób, ale ja bym jednak akcentował ten imperatyw nieczynienia krzywdy, a nie imperatyw szukania przyjemności. Bo to tylko mogę jeszcze tylko dosłownie sekundę, no troszkę dłużej, wytłumaczyć, o co mi chodzi. To jest to, co napisał Szymon Wróbel w recenzji twojej książki. Nie? Ta recenzja zresztą była entuzjastyczna i nie ma się co dziwić, ale on na końcu też zauważył, że kiedy będziemy akcentować to kolekcjonowanie przyjemności i będziemy jakby pozytywnie na ten cel patrzeć, nie? Czyli ten imperatyw traktować pozytywnie, to my się jakby chcąc, nie chcąc znieczulamy. Tak? Potem są konsekwencje takie, że nie wiem, 29% Francuzów tylko jest za sankcjami na Rosję na przykład. Tak? Nie dlatego, że oni kochają Rosjan, tylko przede wszystkim dlatego, że te sankcje uderzyłyby właśnie w ich dobrostan, czyli właśnie w te ich postrzegane przyjemności. Nie? Bo jesteśmy nauczeni jakby no przyjemnego życia po prostu, nie? I nie chcemy z niego zrezygnować. Więc gdyby jakby dokładnie idąc twoim tokiem rozumowania bardziej zwracać uwagę na tę stronę negatywną, to być może te wybory także, których w życiu, no przynajmniej wobec respondentów w tym wypadku, nie? Znaczy wobec ankieterów, dokonujemy przynajmniej, mogłyby być inne, nie? Co o tym myślisz? No, ja jakby chciałam napisać książkę o przyjemności rzeczywiście po to, żebyśmy skupili się
na tym, co tak często odrzucamy. Właśnie, tak? Czemu jesteśmy przeciwni? No bo jak sami wiecie, filozofowie w większości nie są hedonistami. Czemu? No bo uznają, że ten hedonizm to nic atrakcyjnego i dobrego. Ale oczywiście no, odpowiedzią na twoje pytanie, czyli znowu te wszystkie zmartwienia wasze, bo tu i twoje i wcześniejsze, no to jest ta strona moralna, tak? Ta strona etyczna, na którą mam odpowiedź. Ona może nie być zadowalająca was oczywiście, ale utylitaryzm tutaj no, stara się odpowiedzieć na tą kwestię. Natomiast to, co wcześniej mówiłeś, czyli że nie, jedziesz na rower, a tam ludzie umierają, no to jest oczywiście takie trochę pytanie praktyczne. Z jednej strony, co mogę zrobić, z drugiej strony są badania, które jasno wskazują, że ludzie nieszczęśliwi w mniejszym stopniu pomagają innym niż ludzie zadowoleni z życia. I to chyba też, słuchajcie, dosyć dobrze widać w tej naszej sytuacji, w tej chwili, w której tak ochoczo pomagamy innym, jak wielką radość nam to sprawia. No to każdy, kto pomaga, dostaje zresztą po prostu od ewolucji tak nagrodę gratis. W postaci gratis, tak, w postaci zalewania tam mózgu odpowiednimi hormonami w podzięce. I fantastycznie, tak? Więc tutaj, bo to też dobrze, żeby to zrozumieć. Jedne to są te kwestie filozoficzne, wiecie, te wszystkie niuanse, które ja staram się w tej książce umieścić, żeby mi oczywiście ta teoria na poziomie filozoficznym się skleiła. A druga rzecz to jest ta cała psychologia czy neuronauka za tym, która akurat, jeżeli chodzi o ten mój temat, no też jest ciekawa, ponieważ ona jest taka trochę empirycznie sprawdzalna. Mhm. Prawda? Czyli jeżeli jak zaczniemy się zastanawiać właśnie, co nam sprawia przyjemność, jak włączyć tą przyjemność w działania moralne, to tam to się wszystko ładnie powiąże. Mhm. Ja no tak, ale sama piszesz, wielki taki zmartwienie. Sama piszesz w książce, że jakby ten poziom empiryczny nie może służyć jako uzasadnienie. Oczywiście, dla że nie. Poziomu filozoficznego. Nie, ale może być podporą. Albo okay. Takim no, po prostu mechanizmem, który ja mogę sobie wykorzystać, żeby coś wyjaśnić. Okej, mam ostatnie pytanie, znaczy mam dużo, ale mam ostatnie, bo już jest 19, a warto oddać głos wszystkim chętnym. Mam pytanie dotyczące samego początku twojej książki. Na początku tej książki pojawia się nawiązanie do niezwykle modnego, niestety, dzisiaj autora, pana Benatara i do jego antynatalizmu. I to są takie dwie koncepcje, z jednej strony hedonizm, taki wyrafinowany filozoficzny hedonizm, jaki proponujesz w swojej książce, z drugiej strony antynatalizm, które są jakby po dwóch stronach barykady, nie? I jako antropologię zupełnie inne, nie? I jako pewne drogi praktykowania nakazów i tak dalej, jako teorię wartości. No właśnie, po co tam wrzuciłaś tego Benatara i czy myślisz, że da się w jakiś sposób tak hedonistycznie zinterpretować, dlaczego rodzą się ludzie tacy jak Benatar i mają takie filozofie? No ja zaczęłam tą książkę od takiego zdania, że jesteśmy istotami cierpiącymi, ponieważ po pierwsze w filozofii zawsze o tym więcej mówimy, prawda? To znaczy to cierpienie znowu to jest taki dobry temat filozoficzny, a ta przyjemność tak trochę mniej. Ale to też dlatego, jak zaczęłam, prawda, jak wspomniałam wcześniej, że my zwracamy uwagę na to cierpienie, tak? Nie zwracamy uwagi na przyjemności, a zwracamy uwagę wtedy, kiedy zaczynamy cierpieć. Więc to jest taka pierwsza rzecz, no, którą można powiedzieć o naszym istnieniu. Natomiast jeżeli chodzi o Benatara, no on oczywiście jakby ten sąd o tym cierpieniu sprowadza, czy prowadzi dalej ku argumentowi, no żeby się po prostu nie rozmnażać dalej i nie wzmacniać tego cierpienia w świecie. Ale ja myślę, że on się autentycznie myli na poziomie faktów empirycznych. Prawda? To znaczy, jak on tłumaczy w tej swojej książce, że my cierpimy więcej niż doznajemy przyjemności, no to ja mu po prostu mówię, no nie, no żadne badania
tego nie pokazują. I teraz oczywiście te badania oparte są na subiektywnych odpowiedziach, ale tak jak staram się argumentować, nic więcej nie mamy. Jeżeli ktoś powie, że jego życie jest dobre, to ja mu muszę uwierzyć. Prawda? Ja mogę wskazać... No. Wiesz co, bo to teraz sobie pomyślałem, że powiedziałaś, że pamiętamy te... Pamiętamy bardziej przykre doświadczenia niż przyjemne. Nie? Tak często że bywa. Prawie nic nie pamiętamy z 5-kilometrowego biegu, tak? Albo ty machasz teraz hantelkami, tak? Z machania hantelkami. A jakiś tam blister na nodze sprawia nas wielki dyskomfort, nie? Długotrwały. To pewnie jest jedna z przyczyn, dla których Benatar tak się pomylił, naszym zdaniem. Ale jak myślisz, dlaczego tak jest? Dlaczego mamy taką tendencję do przeszacowywania tego, co naprawdę czujemy, i to zawsze w tę stronę negatywną? No, to znowu ewolucja, jak się zdaje, prawda? To znaczy pierwsza rzecz to przeżyć, czyli no jednak uniknąć tego wszystkiego, co może nam to życie zabrać, sprawić, że nie wiem, złamiemy sobie nogę, która się nie zrośnie, prawda, rozchorujemy się i umrzemy i tak dalej, i tak dalej. Także dla przeżycia to najpierw muszę uniknąć bólu. Są teorie takie właśnie ewolucyjne, które wskazują, że przyjemność jest po to, żeby się uczyć. To oczywiście też pomaga w przeżyciu jak najbardziej, ale powiedziałabym, że no, najpierw trzeba uciec przed tamtym niebezpieczeństwem, a dopiero później usiąść i się nauczyć, jak to zrobić, tak? Więc to są takie dosyć proste mechanizmy, które, o których chyba też zapominamy. Jakby właśnie skupiamy się na tym, co ewolucyjnie jest naturalne i w porządku, ale jak pociągniemy namysł nad tym, to wydaje mi się, że tu widać to drugie dno, którym jest przyjemność oczywiście. To dlatego twoim zdaniem tak wszyscy zaatakowali Pinkera za tę jego książkę Better, jak to było? Better Angels of Our Nature. Of Our Nature, tak. Nie? Tak. No, no, za taki jakiś znaczy, nagły, dziwny optymizm. Słuchajcie, no, jeżeli się skupimy i poznamy fakty, no to naprawdę żyjemy w najlepszym momencie. To nie ma wątpliwości. Ma ktoś z was wątpliwości, znając, słuchajcie, historię, że żyjemy w najlepszym momencie, najbardziej komfortowym, najmniej ludzi jest biednych, prawda? Najmniej ludzi głoduje, żyjemy najdłużej. To są wszystko rzeczy... Proszę, twój optymizm jest tak, że zaś przekonałaś mnie autentycznie. Ale nie, to... no, ale to nie ma nawet co przekonywać. To jest oczywiste. To, że nasza psychika działa inaczej, prawda, i że właśnie skupiamy się na tym, że tu gdzieś wojna, że tu gdzieś cierpimy i tak dalej, to jest inna sprawa. Natomiast jak poznamy fakty, to te fakty są absolutnie jednoznaczne. No nie wiem, tam 90% ludzi, słuchajcie, żyło w skrajnym ubóstwie jeszcze na początku XX wieku, tak? Tam średnia wieku było około 40-45 lat i tak dalej, i tak dalej. I choć wciąż dzieci umierają z głodu, i choć wciąż są wojny, i choć wciąż cierpimy, to tutaj to niedocenienie tych czasów jest grzechem. Prawda? Naprawdę, no. Od grzechu się zaczęło i na grzechu się skończyło. Dziękuję ci, Kasiu, pięknie za rozmowę. Dzięki. I bardzo proszę teraz wszystkich o zadawanie Kasi całej masy pytań. Już. Dziękuję. Chciałem na chwilę powrócić do tego wątku uzależnień, ponieważ powiedziałaś, Kasiu, tak, że tutaj sprawa wygląda jakoś zupełnie inaczej. I chciałem poprosić właśnie o jakieś doprecyzowanie, na czym polega tutaj właśnie ta różnica. No bo uzależnienia związane są jednak z wyrzutem tak zwanej dopaminy. To jest taki hormon, który jest odpowiedzialny za nasze pragnienie, tak? Za wywoływanie w nas pragnienia. On nie jest odpowiedzialny za uczucie, jakim jest przyjemność. To są inne związki chemiczne w naszym mózgu, które z początku może są wyrzucane w tych wszystkich sytuacjach uzależnieniowych, tak? Czyli nie wiem, tam alkohol, dragi, no od wszystkiego się można uzależnić, umówmy się. Hantelki, na pewno. Natomiast no, tu są inne procesy zachodzą. My to często mylimy,
właśnie dlatego, że pragniemy czegoś, tak? Czyli w tym uzależnieniu to pragnienie i zaspokojenie tego pragnienia jest najważniejsze. Natomiast z własnego doświadczenia na pewno wiecie, że zaspokojenie pragnienia nie musi być równoznaczne z odczuwaniem przyjemności. My możemy odczuwać coś takiego jak ulgę, prawda? Która ulga też może być rodzajem przyjemności, ale nie musi. Także tu, no to są takie sprawy, powiedziałabym, psychologiczne i neurobiologiczne, ale widać wyraźnie, że te przykłady, w których przyjemność jest właśnie, znaczy, że mamy się uzależnić od czegoś i to będzie przyjemność, no nie bardzo. Ale tak na poziomie filozoficznym to możesz uzasadnić procesami biochemicznymi to, które nasze zachowanie będzie, czy które nasze pragnienie da przyjemność, a które nie? To jest silny związek, tak, prawda? To znaczy jest silny związek między twoim sądem, że doznaje przyjemności, a tym, co prezentuje twoje ciało, tak? Oczywiście filozof nie chce tego zrobić, no bo to byłaby jakieś uproszczenie, prawda? Natomiast można to pokazać i te wszystkie procesy też są istotne. Dlaczego? Dlatego, że my bardzo często nie jesteśmy w stanie odróżnić naszych doświadczeń. Tak? To często jest w tym przykładzie z cierpieniem, tak? Że biczowanie sprawia mi przyjemność. No, albo sprawia mi przyjemność, albo cierpienie. Oczywiście czasami też znamy te przyjemności, które są na granicy, tak? Czyli boli, a jednak jest przyjemnie. Ale no, tu też są pewne procesy, które można w mózgu czy właśnie w biochemii pokazać. Ale z tym to ty sobie świetnie radzisz filozoficznie, nie? Nie potrzebujesz biochemii do tego w ogóle. Nie. No bo robisz ten podział z jednej strony na doznania, a z drugiej strony na stany mentalne, uczucia, nastawienia i tak dalej, całą tę aparaturę, która jest zupełnie oddzielna od, a przynajmniej można ją w teorii odseparować od doznań czysto fizjologicznych. No właśnie. No i wtedy jakby możesz tam sobie te doznania przyjemne, nieprzyjemne, bólowe, niebólowe zostawić na tym poziomie neurofizjologicznym i mówić tylko o mentalnych stanach. O stanach, no tak, mentalnych. No to staram się robić na poziomie filozoficznym, natomiast właśnie tak jak mówię, znaczy cała ta nauka empiryczna jeszcze mi tu pomaga. Odpowiada, tak, czy pomaga. Nie jest tak, że trochę te dwa poziomy mimo wszystko byłyby niespójne z tym, co mówiłeś na początku. Przepraszam, że ja robię trochę za adwokata diabła, ale to tak dla dynamiki spotkania. Bo jednak na początku mocno podkreślałaś, że ta przyjemność wiąże się z naszym nastawieniem mentalnym, obiektywnym odczuciem. I to nie jest do sklejenia z tym, że mi, nie wiem, neuronaukowiec powie, że mi dopamina strzeliła w mózgu. Tak? Może mi ta dopamina strzelić, albo coś innego się zdarzyć, ale moje nastawienie mentalne, pracy nie jest, schematu, przyzwyczajenia, wytresowania, będzie mówiło, że to jest przyjemność. No i co, jak to w tej sytuacji jest? Czy ja mam rację, mówiąc o mojej przyjemności jako indywiduum, czy rację ma zobiektywizowana nauka, mówiąc, że tutaj zaszła inna reakcja biochemiczna, więc ja nie mam racji? Dzięki. To jest fantastyczne pytanie. Ono jest ciekawe na wielu poziomach. To znaczy, przede wszystkim to musimy się zgodzić co do tego, że my czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że przyjemność odczuwamy. Tak doświadczalnie, nie? Czyli doświadczam przyjemności, ja was pytam, czy doświadczacie, a wy mi mówicie, że nie, a ja mówię, ale jak to? Tak? No przecież jednak. No i teraz wy się mnie pytacie, no ale skąd ja to wiem? A ja wam mówię, no przecież tu wam tak strzela, prawda, mózg zalany, patrz na ten fMRI, tak? I to jest ciekawa rzecz. Znaczy oczywiście filozoficznie można zapytać, co jest konieczne do tego, żeby ta przyjemność powstała. I czy moja świadomość jest tym elementem ostatecznie wiążącym? No i tak, z filozoficznego punktu widzenia muszę powiedzieć, że owszem. Przy czym musiałabym wskazać również na to, że ta nasza świadomość nie jest jakaś idealna i że można też nią tak zmanipulować, czy wskazać nam samym na takie aspekty naszego doświadczenia, które jakby uwidocznią nam to, że my jednak tej przyjemności doświadczamy.
No, tu nie jesteśmy w stanie sami części z tych doświadczeń po prostu rozróżnić. Tak? Niektóre są płytkie, niektóre właśnie pomieszane są z innymi uczuciami. Więc tu te poziomy uzasadnienia będą różne. Ale z filozoficznego punktu widzenia oczywiście tamtej biochemii bym nie ruszała. Natomiast tak jak mówię, ciekawym jest to, że ona jednak jest koherentna z doświadczeniami, które możemy subiektywnie przedstawić. Czy ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo zastanawiam się po prostu nad tym, czy możemy tak mówić o przyjemności jako takiej wartości, którą osiągamy od razu, prawda? Czy nie warto też mówić o drodze do przyjemności, prawda? Czyli taki, jak to w psychologii się mówi, o odraczaniu gratyfikacji, prawda? Że no trochę popracujemy, ale potem będziemy mieć przyjemność, ale to jakby nie od razu, prawda? Czy to nie jest taki proces od razu A, B, prawda? I punkty są obok siebie, tylko trzeba jakby trochę popracować tamty. Co o tym sądzisz? No to jest znowu takie pytanie trochę psychologiczne, prawda? Kiedy doznajemy największej frajdy? No i oczywiście ten wysiłek jest tutaj ważny. Jesteśmy istotami rozumnymi, świadomymi i to nam też pomaga w doznawaniu przyjemności z rzeczy, no, które nie są dostępne innym zwierzętom. Czyli na przykład takiej satysfakcji z własnych dokonań, tak? Czyli z tego, że no, nie wiem, nie mogłam zrobić czegoś w danym momencie, ale po ciężkiej pracy teraz podnoszę tam 50 kilo i w ogóle jest fantastycznie, tak? No tak, true story. więc tutaj ta wiedza, ale właśnie ta wiedza empiryczna będzie nam pomagała w tym jak najlepszym życiu, to znaczy w budowaniu wiedzy nas samych. No. A ponieważ, tak jak mówię, raczej jest to wiedza, którą można wykorzystać przy różnych jednostkach, no to tym lepiej dla nas. Czy po prostu jakby myślisz, że no, równie ważne jak przeżywanie przyjemności jest przeżywanie może mniejszej przyjemności związanej z tą drogą do osiągania największej, prawda? Coś takiego. No pewnie, nawet powiedziałabym, że ta ostatnia to czasami ten cel, prawda, osiągnięcie celu nie jest już taką wielką przyjemnością. No to teraz też widziałam, no, że tam, prawda, po kolokwium habilitacyjnym to był tylko, to zrobiłam uff, ale czy to była taka wielka przyjemność, to nie wiem, no. Mhm. Jeśli można, ja miałbym trzy zwięzłe pytania, ale chcę najpierw powiedzieć też krótko, czym mnie Pani zaskoczyła, bo przychodząc na to spotkanie nie sądziłem, że jest Pani zwolennikiem poglądu, że wartości istnieją obiektywnie i nie sądziłem, że jest Pani wrogiem Hegla. Nie tam zaraz wrogiem. Zdecydowanie. Wiążą moje trzy pytania. Dlaczego Pani zdaniem wartości istnieją obiektywnie? Drugie pytanie, dlaczego przyjemność jest wartością? I trzecie pytanie, dlaczego nie Hegel i nie postmodernizm? Ojej. Dlaczego wartości obiektywne? No, ja stoję troszeczkę na takim stanowisku, że pewne wartości właśnie rzucają się w oczy. Tak? Filozofowie używają takiego terminu prima facie, czy prima facie, w zależności od języka. Czyli coś jest w oczywisty sposób, na przykład złe albo dobre. Ja tu dałam przykład czegoś złego podczas naszej rozmowy. Takim być może argumentem ostatnio używanym, no to jest jakby cała taka filozofia Dereka Parfita, to jest taki brytyjski ważny filozof, który mówi, jeśli ma na czymś nam w ogóle zależeć, to musi być coś, co jest obiektywnie dobre, bądź obiektywnie złe. To znaczy jakby się rzeczywiście, no, tu jest takie założenie, świat by się zupełnie rozsypał, jeżeli nie ma nic, zupełnie nic, co byłoby obiektywnie złego i obiektywnie dobrego. A ponieważ Parfit mówi, na czymś nam jednak zależy,
no to to coś musi być. To, że nie możemy do tego jeszcze dojść, że nie jesteśmy pewni, to jest tylko ułomność naszego rozumu. Natomiast jakby świat musi po prostu być tak ułożony, no i tu jest to takie założenie, prawda, że tak jak, no nie wiem, są prawa grawitacji, tak będą i prawa dotyczące naszych działań moralnych na przykład. To jest postulat, powiedziałabym tak, tego się nie da udowodnić, prawda, nie jestem wam w stanie udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że przyjemność jest ostateczną wartością albo że, no nie wiem, nie powinniśmy gwałcić dzieci, ale no, jest to postulat, tak. Teraz drugie pytanie było odnośnie przyjemności. Dlaczego przyjemność jest w ogóle wartością? To ja wychodzę najpierw od tego, że wartością dla nas, to znaczy tym, co dobre dla nas, musi być coś, co jest związane z naszymi stanami mentalnymi. Czyli musi być to coś, co nas dotyka. Ja używam takiego terminu rezonowanie, czyli po prostu coś, co z nami drga, na czym nam właśnie zależy, tak? Co jest dla nas ważne. No i teraz troszeczkę za owym Sidgwickiem, którego wspominałam, no, staram się pokazać, że to, co tradycyjnie uznajemy za wartości, jest właśnie dla nas dobre czy wartościowe tylko z uwagi na ten stan mentalny, który ja definiuję jako to coś, co uznajemy za dobre, tak? Czyli właśnie tą przyjemność. No ja też trochę to tu widzicie może, tą przyjemność definiuję w taki specyficzny sposób, bardzo szeroki, co oczywiście pozwala mi właśnie no, później jakby no, dojść do tych założeń, które chciałabym, na które chciałabym namówić innych. I teraz o Heglu. I o postmodernizmie. No to powiedziałabym to, co na początku panu odpowiadając. To znaczy, nie zgadzam się trochę na taki świat, w którym jest nam wszystko jedno, prawda? Wydaje mi się, że przynajmniej tak jak to jest, porównałabym to do założenia o dobrej woli. Czy o wolnej woli, może tak, o wolnej woli. To jest znana kłótnia w filozofii, prawda, czy mamy wolną wolę, czy nie. Jeżeli byłby pełny determinizm, to byłaby skucha, tak? To znaczy, to rzeczywiście nie mielibyśmy już nic do roboty na tym świecie, więc wolałabym założyć, że jest jednak wolna wola. I tak samo wolałabym założyć, że w tym świecie są wartości obiektywne i że jest jakieś zło i jakieś dobro. Nawet jeżeli go jeszcze nie poznałam, to przynajmniej chcę mieć nadzieję, że tak ten świat jest zbudowany. A postmodernizm? To z tym się wiąże, prawda? Znaczy, no, postmodernizm, nie wiem, co tutaj macie na myśli, no, ale postmodernizm zawsze mi się kojarzy właśnie z tym stanowiskiem takim upadku wartości, prawda? I takiej pełnej relatywizacji rzeczywistości. No to na tą taką pełną relatywizację się nie zgadzam. A tak nie jest, przepraszam, czy ty sobie nie zamykasz sama drzwi, wychodząc, tak, no co Marcin zwrócił uwagę, wychodząc od podmiotowo, zaczynasz tak naprawdę, definiujesz tak jak qualia te przyjemności, nie? Te stany mentalne. Zamykasz sobie drogę do mówienia o obiektywnych wartościach potem. No nie, bo to są różne poziomy, wiesz? To znaczy to, że jakby na innym poziomie ja dyskutuję o obiektywnych wartościach, a później jak już je wypełniam treścią, no to, że one odnoszą się do mojego subiektywnego doświadczenia, już mi nie przeszkadza. To jest trochę jak z tą przyjemnością. No ja wam mogę powiedzieć, że musicie dążyć do przyjemności, a wy mi możecie powiedzieć, a wcale, że nie, bo nie chcemy, tak? To znaczy dążenie do przyjemności nie jest rzeczą konieczną. I to mi pozwala, prawda, właśnie na zaniechanie determinizmu, na obiektywizm, bo ja wciąż was mogę namawiać do czegoś, na co nie macie ochoty. To, że ta przyjemność jest różna na przykład od spełniania pragnień, jest dla mnie też istotne, że to nie jest to samo, tak? No bo to są te teorie,
takie subiektywizujące teorie, to są te teorie spełniania pragnień właśnie, tak? Cokolwiek jest moim pragnieniem, to jest dla mnie dobre. Spełnianie moich pragnień jest dla mnie dobre. Ale ja się od tego odżegnuję. Mówię, no nie, nie. Nie wszystkie pragnienia są dobre, tylko niektóre pragnienia są dobre. Które? No powiązane z przyjemnością, tak? Mhm. Jeszcze mam jedno pytanie, jeśli można. Tylko broń Boże, proszę nie potraktować tego jakąś prowokację, bo to wcale nie jest taka moja intencja. Jeżeli załóżmy, leżę na polu walki z rozprutym brzuchem, umieram za ojczyznę, cierpiąc i to mocno, to w tej pani koncepcji cierpię, czy jednak odczuwam przyjemność, bo umieram za ojczyznę, która jest dla mnie wartością? Nie, no wydaje mi się, że to dziękuję za ten przykład, bo on jasno wskazuje, że nasze doświadczenia nie są, powiedziałabym, jednorodne, prawda? To znaczy one są doświadczeniami mocno złożonymi. Z jednej strony mogę cierpieć, z drugiej strony mogę być z siebie dumna, z trzeciej jeszcze mogę mieć jakiś żal do losu, że mnie to spotkało, prawda? Z jeszcze innej mogę mieć nadzieję, że zaraz pójdę do nieba. No, to są wszystko myśli, które będą w mojej głowie i które będą dla mnie istotne i które oczywiście mnie budują. Inna jest sprawa, które są tymi sensownymi, a które nie, prawda? Albo które powinny mnie pchać ku działaniu. No bo to jakby na końcu jest akt działania, to znaczy postanowienie, to co ja mam robić. No i jakby chyba wiemy, że lepiej się na przykład nie zabijać na tym polu walki, prawda? To nie jest jakiś dylemat. Nie wiem, no już chyba nikt z nas nie myśli na przykład, że czymś moralnym czy dobrym jest zabijanie się w imię religii. Dorośliśmy już do tego, tak? Żeby powiedzieć, no nie. No, to, że ludzie to jeszcze robią, to wcale nie oznacza, że nam nie wolno ich osądzić i powiedzieć, no to jest po prostu głupie. No tobie wolno, bo ty wierzysz w wartości obiektywne, mi nie wolno, bo ja nie wierzę. No ale no życia dla czegoś, w co wierzę. No tak, ale nie wszystko, w co wierzę, jest sensowne, no. Prawda? Znaczy to ma ktoś wątpliwość, że nie wszystko, w co wierzę? Ja mam wątpliwość co do kryteriów oceny sensowności sędziego. Ale to jest trochę inna sprawa, prawda? Znaczy, bo tu możemy się kłócić, natomiast jeżeli powiemy, no nie, no w ogóle wszystko, w co wierzę, jest sensowne, przecież Tomek tak nie powiesz, nie? No nie. No nie, no właśnie. Teraz, co jest tym kryterium sensowności? Ale nie mogę powiedzieć, to jest inna dyskusja. No tak, ale nie mogę powiedzieć, że śmierć za religię jest bezsensowna. Mogę tylko powiedzieć, że z mojej perspektywy jest bezsensowna. Żeby sformułować taki sąd, muszę wierzyć w obiektywną moralność. Ja nie wierzę w obiektywną moralność, więc takiego sądu absolutnie nie mogę sformułować. Ale wiesz, jak nie wierzysz w obiektywną moralność, to musisz też i przyznać, że te wszystkie złe rzeczy, które się dzieją na Ukrainie, są relatywnie złe tylko. Nawet nie ma co ci być przykro, jak na ten rower jedziesz. No nie, nie, to nie jest fair argument. To jest bardzo częsty argument wobec postmodernistów stosowany. Nie jest fair po prostu. Znaczy ja dalej mogę mieć swoje kryteria i dalej mogę dokonywać dla siebie ocen, ale nie mogę używać ich do opisywania stanu rzeczy jako, wiesz, właśnie takiej obiektywnego opisu rzeczywistości. Mi może być przykro, ja się mogę czuć źle i z mojej perspektywy może to, co się dzieje, może być fatalne. Ja mogę podejmować działania, żeby takim rzeczom zapobiegać i tak dalej. I mogę nie lubić ludzi, którzy się ich dopuszczają. Mogę mieć odruch, wiesz, moralnego. Parfit powie, że w takim wypadku nie masz żadnych podstaw, żeby to jednak robić. W sensie twoje uczucia to są twoje uczucia, prawda? Ale już racji do działania to tych żadnych nie masz. A takich naprawdę. Dlaczego? Do końca to kumam, bo mnie tutaj brakuje tego, na co zwrócił uwagę Tomek. Poziomu intersubiektywnego. Bo ja uważam, że wartości nie muszą być obiektywne w mocnym sensie. One się obiektywizują w bardzo różny sposób, którego nie widać z perspektywy indywidualnego podmiotu. Tak? I ja nie wiem, czy to, że nie wiem, będę sobie postulował, że istnieje wartość obiektywna, jest jakąś bardziej przekonującą racją do działania niż to, o czym mówi Tomek. Moim zdaniem nie. Ale jak tutaj się pytaliście o te, czy wszystkie moje przekonania są sensowne, nie. Ale ja też uważam, że wszystkie przyjemności, które przeżywam, nie są wyłącznie dobre.
Ja mam, wiem, jakie przyjemności mógłbym sobie sprawić, i uważam, że one są dla mnie złe i nie powinien ich pożądać. Bez szczegółów, ale jak cię zapytam, ale czemu? W sensie, czemu one nie są dla ciebie dobre? Bo wiesz, jest Na przykład dla organizmu. Wpływają na jakieś rozmaite zakłócenia relacji, które mogą... Ale to ja się z tym mogę zgodzić, prawda? Chodzi o to, że... Znaczy, ja mam problem z takim wycięciem sobie pola. Tak, wycinamy sobie jednostkę, wycierając ten poziom intersubiektywny trochę. Wycinamy sobie przyjemność, odłączając sferę moralną, która jest przeniesiona trochę gdzie indziej. Wycinamy sobie, chociaż to wraca, zobiektywizowane kryteria oceny przyjemności na filozoficznym poziomie. Ja się przyznam szczerze, że to wycięcie dla mnie nie działa. Tam się dla mnie pojawia problem przejścia między tymi rozmaitymi poziomami. Ja bym powiedział, że dla mnie wartością ważniejsza jest obiektywizacja taka intersubiektywna niż postulowana mocna obiektywność wartości. Też dlatego ja będę trochę bronił postmodernizmu. Cokolwiek on znaczy, tak? Bo na przykład Lyotard jest przykładem filozofa, który absolutnie by powiedział, że etycznie nie jest wszystko jedno. Także to jest stawanie po stronie marginesu, wykluczanych, stygmatyzowanych, ale tego też się nie da zobaczyć z perspektywy jednostkowego podmiotu, tylko da się zobaczyć z perspektywy intersubiektywnej dopiero, tak? Więc ja tutaj mam jednak gdzieś jakąś taką problem w przerzucaniu się między tymi perspektywami, o których ty mówisz, że trochę są inne, że się gdzie indziej lokują. Mam z tym kłopot. Wiesz co, może dlatego, że ja chciałam całkiem niewiele zrobić, prawda? To znaczy ja tutaj się nie rzuciłam na uzasadnianie jakiejś właśnie całego hedonizmu, wielkiej teorii i tak dalej, i tak dalej. Tylko ja chciałam zrobić taki mały krok, bo mi się wydawało, że wiele błędów, jeżeli chodzi o pojmowanie przyjemności, czy o traktowanie przyjemności właśnie jako wartość, jest robiona zaraz na początku. Natomiast tymi dalszymi elementami już się tutaj nie zajmowałam, no zajmuję się nimi gdzie indziej, więc to oczywiście jest wypełnione. Natomiast jeżeli chodzi, jeszcze powróciłabym do tego problemu, że nawet jak tam sobie wykroję zupełnie tylko mnie i zastanawiam się tylko nad tymi moimi przyjemnościami, to nie wszystkie są dobre. Ja bym powiedziała tak, one mogą z filozoficznego punktu widzenia dla mnie one wszystkie są dobre, natomiast na przykład nie wszystkie są sensownie do przeprowadzenia, ponieważ te twoje życie jest dosyć długie, prawda? I ty na przykład chcesz, żeby w przyszłości, no nie wiem, mieć zdrową psychikę, prawda? Zdrowe ciało i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zabierzesz się za pewne przyjemności w tej chwili, bo wiesz, że one na przykład skrócą, tak? Skrócą życie, skrócą przyjemności przyszłe i tak dalej, i tak dalej. Więc hedonista oczywiście nie jest takim... taką osobą, która łapie się każdej przyjemności napotkanej, czy która może mu być dana. Tylko taki racjonalny, sensowny hedonista sobie patrzy, no, że teraz trochę pocierpi i poczyta tam tego Hegla, czy tam co innego, prawda? Po to, żeby zdobyć wiedzę, żeby napisać książkę, żeby się później z niej cieszyć i tak dalej, i tak dalej. Więc my oczywiście wszyscy prowadzimy życie w ten sposób, no, że ten czas jest dla nas istotny, prawda? I budujemy swoje życie w całości, a nie w chwili tej tylko, krótkiej. Więc myślę, że to byłoby całkiem koherentne. A skąd pochodzą te obiektywne wartości? Palnęłaś ze świata. Teraz. Nie, no są tacy filozofowie, którzy nazywają się realistami filozoficznymi, czy realistami moralnymi i oni twierdzą, że wartości istnieją tak jak, nie wiem, z zasady grawitacji albo inne prawa fizyki, nie, tak? To jest oczywiście kłopot, no bo to jest zawsze pytanie o istnienie tych stanów, których nie możemy zobaczyć, dotknąć i zmierzyć. No ale to
Znowu, no to jest takie założenie, tak? Mhm. Że jeżeli jest świat faktów, to i jest świat norm i one są podobnie do siebie zbudowane. Mhm. A jeśli świat faktów jest konstruowany albo współkonstruowany przez nasze narracje o tym świecie, to czy wtedy normy też nie są? Tu nie ma wątpliwości, że są współkonstruowane, natomiast no, też nie wydaje mi się, żebyśmy mogli podważyć, że świat istnieje i bez nas, prawda? I bez naszego umysłu, i bez naszego języka i tak dalej, i tak dalej. No, te planety będą tam krążyć wokół Słońca, nawet jak wszyscy wyginiemy. No tak, ale z drugiej strony nikt z nas, jak tu siedzimy, nigdy nie widział świata bez nas. No i widzimy inne planety w tej chwili, nie? Wiesz, to są takie, to są filozoficzne dywagacje, nie? Tak, możemy, ale no. Znaczy jeszcze jedno, że myślę, że to pytanie o tą obiektywność, ona jest o tyle ciekawe i ważne, bo na przykład teraz jak mówimy o wojnie na Ukrainie, prawda, no to z naszego punktu widzenia to jest czyste zło, prawda? Na przykład jak popatrzymy na Putina i jego ludzi, prawda, i na część Rosjan, no to oni mówią, że to jest słuszna wojna, prawda, i nam jakby, no, to pokazuje, wydaje mi się, bardzo duży subiektywizm w rozpatrywaniu nawet tak wydawałoby się jednoznacznego wydarzenia jak wojna, więc myślę, że te narracje właśnie różnych stron, no choć niektórych stron są właściwie nie do przyjęcia, prawda, no to ciężko przyjąć narrację, że to jest słuszna wojna, no ale taka narracja istnieje, prawda, i co z tym zrobić? Znaczy, no to jest dla mnie dokładnie przykład tego czegoś odwrotnego, prawda? To znaczy, ja mogę na przykład zrozumieć, że się Rosjanie boją i nawet im współczuć, że się boją. Natomiast mogłabym założyć, że nie mają podstaw, żeby się bać. I to, że nie mają podstaw, żeby się bać, oznacza, że na przykład poczynili błędne założenia. Ja oczywiście nie mówię o Putinie, tylko mówię nawet o tych, którzy autentycznie wierzą w coś. Dlatego tu powrócę do tego pytania, no nie wszystkie nasze przekonania są sensowne, prawda? Mhm. Nie wszystkie są do przyjęcia. Nie moglibyśmy czynić żadnych sądów, jeżeli myślelibyśmy, że każdy może mieć rację. No nie, znaczy wydaje mi się to też naprawdę niebezpieczne, tak autentycznie niebezpieczne. Oczywiście innym się będzie wydawało, że to przywiązanie do racji obiektywnych jest czymś niebezpiecznym, prawda? No bo wielu było takich, którzy myśleli, że naprawdę mają rację i dla tych racji zabijali innych, prawda? Więc to, no tak myślę, to dzisiaj będzie, to będzie szło w obie strony. Znaczy mówiąc same zdanie, sorry, znaczy wypowiadając same zdanie, takie proste zdanie, przyjemność jest dobra, nie zakładasz, że ostatecznie wartością ostateczną jest właśnie owo dobro, bo do niego sprowadzamy przyjemność? No ale bo możemy dobro powiedzieć, że to przyjemność jest tylko nazwa. Zła na przykład, nie? Ale wiesz, dobro to jest tylko nazwa, nie? Znaczy trzeba to dobro wypełnić treścią, no bo to jest termin, który coś opisuje, w filozofii też coś opisuje, ale on nic nie oznacza. Jeżeli wam powiem dążcie do dobra, no to przecież nie będziecie wiedzieć do czego, prawda? Więc to dopiero trzeba nazwać. No tak, ale jak go nazwiemy przyjemnością, czy utożsamimy z przyjemnością, to wypychamy z tego pojęcia wszystkie inne stany mentalne, pragnienia, wartości i tak dalej, nie? No ja mówię też o tym, co dobre ostatecznie, to znaczy same w sobie, a mogą być różne inne rzeczy, które są dobre instrumentalnie. Prawda? Czyli są one wciąż dobre, ale tylko o tyle, o ile przynoszą nam ten stan mentalny. Okej. Okay. Czyli nie rezygnujemy z przyjemności. Nie, no dążymy to, nie maksymalizujemy oczywiście. Ja jeszcze muszę zapytać o definicję, bo cały czas mnie to nurtuje. Wydaje mi się, z tego co słyszę, że jednak pani nie definiuje tej przyjemności tak po prostu, tak jak na przykład szedłem spodziewając się na to spotkanie. Czyli nie tak po prostu potocznie. Chyba nie. No właśnie, więc o te definicje. Mam nadzieję, że nie. Ja mam definicję, ja mogę znaleźć. Przyjemnością jest pewne doświadczenie, czy też stan mentalny, który ja sprowadzam do uczucia. To uczucie to ja też definiuję. No, to są takie karkołomne trochę, słuchajcie, dywagacje filozoficzne, ponieważ ja to uczucie odróżniam od innych stanów mentalnych, czyli na przykład właśnie od doznań, prawda?
Dlatego was też poprosiłam, żebyście sobie przedstawili tą przyjemność, no bo to jest taka najłatwiejsza droga do tego, żeby wam powiedzieć, co to jest uczucie na przykład, czyli je doświadczyć, prawda? Ja je mogę filozoficznie opisać, ale ponieważ jest ono nam dostępne, każdemu z nas, no to jak powiem, to jest to, co w tej chwili czujecie, tak? To jest to słowo, czuć coś. No to jest to, co ja opisuję. I teraz dalej ja to opisuję w ten sposób, że jak wy to już czujecie, to to jest takie uczucie, które jawi wam się, czyli jak myślicie o nim, to jawi ono się wam jako dobre, jako wartościowe, jako pozytywne. Godne pożądania, pozytywne, tak. Samo to uczucie. I dlatego to jest ten lukier. Czy teraz doznajecie przyjemności? Tak, bo jest koniec. Pamiętam z któryś zajęć z tobą taką definicję cierpienia. Nie pamiętam niestety, czyja ona była, ale stanęło na tym, że cierpienie to jest taki stan, który chcemy, żeby nam przeszedł jak najszybciej. Czy w takim razie przyjemność może być takim stanem, o którym myślimy sobie, żeby on trwał jak najdłużej? Tak? Są takie definicje przyjemności. Ta definicja ma pewne mankamenty moim zdaniem, ale przyjemność czasami jest tak definiowana, czyli jako uczucie, które w chwili doświadczania ja chcę, żeby trwało. Prawda? Mhm. Czyli chcę jego doświadczać dłużej. I to dobrze widać, no nie wiem, jak tam coś lubicie jeść na przykład. Macie na coś ochotę i to jecie, 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 jecie i w pewnym momencie czujecie się syci i mówicie, już nie mogę kolejnego kęsa, prawda? Już nie mogę kolejnego kawałka, dokładki nie wezmę, bo mi będzie niedobrze. I to jest fantastyczne doświadczenie, bo ono pokazuje dokładnie ten moment przejścia. Tak, że to nie ciasto jest przyjemne, czy tam nie spacer jest przyjemny, czy co innego, tylko to jest ten stan mentalny, który my nakładamy na to doświadczenie. I choć to jest wciąż to samo doświadczenie, bo ja jem ten kawałek ciasta, to ono w mojej głowie zmienia się z przyjemnego na nieprzyjemny, ponieważ akurat łatwo to wytłumaczyć, mój organizm jest syty, prawda? Dostał za dużo tam cukru czy czegoś innego i alarmuje, że już więcej trawić nie chce. Jakie są mankamenty tej definicji? Z tym trwaniem. To jest jedyny mankament, czy jeszcze jakieś? Jest bardzo zgodna ta definicja, podoba mi się. Tu wchodzi ten problem pragnienia, tak? Że pragnienie nie jest tożsame z samym odczuwaniem, czyli to są odmienne doświadczenia. Pragnienie czegoś i odczuwanie przyjemności to są odmienne doświadczenia. Kończymy? Nie wiem, to kończymy. Kończymy w takim razie. Czy jeszcze jakieś pytanie? Ja chyba. Bardzo proszę. Czy rozróżnia Pani jakąś przyjemność od ulgi? Bo to jest w kontekście też chorób psychicznych bardzo ciekawe Bardzo. Tak, ulga może być formą przyjemności, tak? Czy wraz z tym... No to są te wszystkie przyjemności, które są kulminacją narastania pewnego pragnienia, tak? Czy pewnego stresu, tak? Także można powiedzieć, że takie stany psychiczne są sobie często bliskie, ale nie wszystkie, tak? To są te różne doświadczenia. Jest coś, jakiś czynnik, przez który Pani by je rozróżniła, czy na ten moment? Nie zastanawiałam się nad tym, przyznaję. Nie wiem, czy może być ulga bez przyjemności, tak? Być może, nie wiem. To jest ciekawe pytanie, dziękuję za nie. Ja również. Dziękujemy bardzo serdecznie za... Dziękuję wam bardzo. Bardzo wam dziękuję.